To jest setny odcinek podcastu Spotkania z Przyrodą. Zapraszam. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak powstaje ten podcast. Myślę, że dla zwłaszcza niektórych z Was będzie to dość ciekawe. Mam nadzieję, że będzie to dość ciekawe, bo słyszycie tylko efekt końcowy, na który składa się dość długi proces i sporo pracy. Także opowiem trochę dzisiaj o kuchni podcastowej i przytoczę też garść statystyk. Spróbuję jakoś ująć te 100 odcinków w małe podsumowanie. Cześć, serdecznie wszystkim polecam podcast Michała Staneckiego Spotkania z Przyrodą. Ciekawi goście, kompetentny prowadzący to gotowy przepis na najlepszą audycję przyrodniczą w tej części świata. Polecam. Tomek Przybyliński z Doliny Bzury. Dzień dobry moi drodzy. Aktualności, ale to króciutko. Jak pewnie wiecie, bo meldowałem, byliśmy krótko na Wolinie, a potem jeszcze mieliśmy okazję na kilka dni wyskoczyć na Kaszuby Północne, na wybrzeże. Na razie nic nie opowiadam i nie pokazuję, bo mam nadzieję, że uda mi się zmontować jakieś krótkie filmy z tych wyjazdów, więc może niedługo na YouTubie coś się pojawi. Natomiast powiem Wam tylko, że te Kaszuby Północne, no jednak potencjał tego miejsca jest przeogromny. Uczucia mieliśmy momentami mieszane, bo jednak jest to jednocześnie teren pod inwestycje. Powstanie tam elektrownia atomowa. Ja też nie jestem przeciwny energetyce atomowej, natomiast no bardzo boli ta lokalizacja. Nie znam się, więc nie będę wchodził w szczegóły, czy można by to było zrobić gdzie indziej, w miejscu po jakiejś starej elektrowni, w Koninie, w Bełchatowie, gdziekolwiek indziej. Natomiast no tutaj naprawdę żal, bo już ogromny sektor lasu został wycięty pod budowę i robi to bardzo przytłaczające wrażenie, póki co jak na razie. A wiemy, że to nie jest tylko jeden wielki plac, kawał wyciętego lasu, ale też drogi dojazdowe, kolej, no w ogóle infrastruktura, która się z tym wiąże, a to naprawdę przeogromna inwestycja. No i ci, którzy tam sobie spokojnie na tych Kaszubach mieszkali, no będą mieli przez, nie wiem, 20 lat, będą sąsiadami przeogromnej budowy, pewnie największej w Polsce i jednej z większych w Europie, więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. Więc z jednej strony cały czas super potencjał tego miejsca, a z drugiej strony już gdzieś taki ponury cień. Oczywiście w cudzysłowie i w konkretnym kontekście, bo powtarzam, nie jestem przeciwny atomowi, natomiast kurczę, boli strasznie ta lokalizacja. No ale to tyle. Także może jakieś krótkie filmy się pojawią. Jeżeli chodzi o ogród i ptaki, no to tutaj się dzieje. Generalnie w ogrodzie kwitną już te nasze łąki. Kwiaty łąkowe, chwasty. Jest sporo motyli, są zapylacze. Pojawiają się regularnie szerszenie, które uwielbiam obserwować. Szpaki już siedzą na czereśniach. Dużo się dzieje. No ale też te ptaki cały czas widać i cały czas słychać. I z takich naprawdę fajnych historii wspominałem Wam o słowiku, który przez jakiś czas siedział sobie tutaj i naprawdę bezpośrednio za płotem koncertował. Od wieczora w zasadzie do rana, przez całą noc praktycznie, także to była niezła akcja. Teraz słowika już nie słychać, ale ostatnio uwaga, z łąki dolatuje śpiew jarzębatki. Przez kilka wieczorów mieliśmy na którymś z naszych drzew lelka. No nie udało się go namierzyć, ale po prostu zaczynał sobie burczeć praktycznie na zmroku jak to lelek i przez 2-3 godziny można było słuchać jego właśnie burczenia, terkotu, jakkolwiek to zwał. No a na przykład dzisiaj obudził nas dudek, którego zwykle słychać z okolicy, a tym razem również siedział gdzieś w środku na jednym z naszych ogrodowych drzew, no i sobie pochukiwał. Bardzo przyjemna pobudka. Bardzo miła sprawa, także cały czas coś. Sierpówki za oknem, grzywacze w powietrzu i ten ich hałas gdzieś tam z gałęzi. Sporo małych ptaków, które się uwijają, przylatują do strumyka. Cały czas słychać gąsiorki, jeszcze ich teraz nie widziałem, ale cały czas słychać gąsiorki. Pojawiają się, pojawiają się nadal sikory kilku gatunków, są sójki. Dzisiaj odzywała się też pustułka gdzieś niedaleko. Dzięcioły, dzisiaj dzięcioł zielony siedział sobie na śliwce, tam trochę dłubał w miejscu po jakimś konarze, który odpadł. Także cały czas jest na czym zawiesić oko, cały czas jest czego słuchać. Naprawdę fajne, relaksujące, to wszystko działa jak jedna wielka terapia, plus właśnie szum strumyka. Ekstra sprawa. To chyba tyle, tak ogólnie rzecz biorąc. Więc teraz czas na krótkie podsumowanie, trochę statystyk
z podcastu. Od razu powiem wam, że gdy zaczynałem z dużą nieśmiałością i niepewnością, to absolutnie nie przypuszczałem, że będzie to trwać ponad 4 lata. Dobiję do 100. odcinka. No, zwłaszcza, że też po drodze miałem kryzys gdzieś tam po 80. chyba którymś to było. Nie przypuszczałem naprawdę. Pamiętam, że gdzieś kiedyś czytałem takie analizy, że bardzo dużo podcasterów, ich entuzjazm i zapał słabnie i statystycznie 7. odcinek chyba był takim, który był określany jako progowy, w sensie, że dobijali albo nie kontynuowali, już coś tam się wywalało, a potem to już oczywiście pewnego rodzaju rutyna również, ale no jednak cały czas trzeba szukać inspiracji, no i trzeba dobrze organizować sobie czas, bo tego czasu na robienie podcastu potrzeba naprawdę sporo. Dobra, trochę statystyk. Mamy 126 tysięcy odsłuchań podcastu Spotkania z Przyrodą. Najwięcej słuchacie przez Spotify, to 66%, reszta to głównie YouTube, ale też no, Apple Podcast jakiś tam swój udział też w tym ma. Cały czas myślę o tym i powtarzam, że tak naprawdę nie mam do czego się porównywać, bo przyroda nadal jest niszą. Oczywiście trochę się ruszyło, pojawiają się jakieś audycje radiowe, jest kilka innych podcastów, ale tak naprawdę jak spojrzy się w kategorie filmów na YouTubie, czy kategorie podcastów w Spotify, czy kategorie podcastów chociażby nie przymierzając na Empik Go, to okazuje się, że w ogóle nie ma takiej kategorii jak przyroda. Albo wrzucamy to do ogromnego worka hobby, albo kombinujemy. No, na YouTubie jest zwierzęta na przykład. No ale to są takie pieski, kotki, głównie tego typu historie, więc ta przyroda nawet jakby z tego poziomu już jest gdzieś niedoceniana chyba. No albo jest to niestety taki suchy i twardy efekt tego, że no może zapotrzebowanie nie jest aż tak duże i można przyrodnicze treści upchnąć w innych kategoriach typu hobby na przykład. No to taka dla mnie trochę gorzka refleksja, bo wydaje się, że chyba powinna być ta przyroda jako niezależna kategoria, więc 126 tysięcy to dla mnie bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o to, skąd słuchacie, no to 87% to Polska, po 3% to Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy, więc zakładam, że nie są to jakieś przypadkowe odsłuchania, tylko pewnie niektórzy z was mieszkają tam, albo przebywają przynajmniej przez jakiś czas. No ale tutaj ciekawostka, że w sumie w ponad 50 różnych krajach podcast był słuchany. No tutaj zakładam, że to w trakcie podróży. Podróżujecie i pewnie gdzieś tam mając chwilę, na przykład przy jakichś przelotach, przejazdach, transferach, macie pewnie okazję sobie też włączyć podcast i go posłuchać. To jest niezła historia, bo 60 prawie krajów, w tym naprawdę niezła egzotyka. No w zasadzie wszystkie kontynenty poza Antarktydą, ale i na to jest pewien plan, więc zobaczymy, czy się uda. Na razie faktycznie dookoła świata gdzieś tam ten podcast się przewinął. To są oczywiście jakieś śladowe odsłuchania poniżej 1%, no ale miłe i też ciekawe zobaczyć tego typu wykaz. No i słucha więcej mężczyzn niż kobiet. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to najwięcej was, drodzy słuchacze, jest z przedziału 35-60 lat. Także może młodzieży trochę mniej, a tych średniaków trochę więcej. W 100 odcinkach dotychczasowych gościłem ponad 80 osób. No, były też psy i to jakby oficjalnie jako goście w odcinku, w którym dotykaliśmy tematu psów tropiących, pracujących na rzecz przyrody, przyrodników. Oczywiście były też nieoficjalnie psy i koty, które gdzieś tam towarzyszyły moim rozmówcom w trakcie nagrań. Czasami było je słychać. No oczywiście moje psy również. I one też czasami swoje do audycji wnoszą. Tak było chociażby niedawno, gdzie Zbyszek, słuchacz, zauważył, że faktycznie pies się wtrącił do dyskusji i wygłosił swoje zdanie w pewnej kwestii. Oczywiście zostawiłem wtedy w nagraniu tylko fragment, natomiast tam część musiała zostać wycięta. Brzmiało to mniej więcej tak. I wielokrotnie zagrożeniem dla lęgów błotniaków okazywały się czerwcowe, czy lipcowe burze gwałtowne, które wykładały, mówiąc potocznie, zboże. Częstsze incydenty pogodowe, które niszczą lęgi. Tomku, zróbmy pauzę, ja wygonię psa. Dobra. Dobra, trochę kultury, my tu rozmawiamy. Proszę bardzo, wynocha. Wszystkie, do widzenia. Rafa, też wychodzisz? Proszę bardzo. Proszę opuścić lokal. Nie było to kulturalne zachowanie z jej strony.
Na 80 osób, które gościłem, ponad 80 osób, aż 21 osób to autorzy książek. No i głównie książek o tematyce przyrodniczej. Był też wydawca książek, bo był odcinek poświęcony paśnemu buriatowi. A w kategorii rekomendacje, w tych 100 odcinkach polecałem, czy polecaliśmy wspólnie z moimi gośćmi, ponad 130 tytułów, 130 książek przewinęło się już przez kategorię rekomendacje, czy biblioteczka przyrodnika, bo też tak czasami to nazywam. Także jak ktoś z Was ma problemy z wyborem, nie wie co czytać, to można spokojnie zajrzeć na bloga michalstanecki.com. Tam jest osobna zakładka, biblioteczka przyrodnika, tam można poszperać, tam naprawdę tych tytułów jest mnóstwo. One pojawiały się głównie tematycznie w odniesieniu do poszczególnych odcinków, no, ale jest z czego wybierać, zapewniam. A i autorów wielu książek mogłem gościć, miałem przyjemność gościć, także rozmowy z nimi również są dostępne w kategorii goście chociażby. Które odcinki były dla mnie osobiście ważne? Myślę, że to takie dwie kategorie. Pierwsza to postacie zasłużone dla polskiej przyrody. Ludzie, którzy gdzieś tam już w jakimś sensie zaistnieli, czegoś dokonali. I tutaj wielką przyjemnością było dla mnie poznanie na przykład Piotrka Hary, który jest wybitnym fotografem, ale też takim ambasadorem, który wspiera przyrodę, chroni przyrodę. Takim facetem jest Jacek Karczewski, którego wcześniej czytałem, audycji z nim słuchałem choćby w Tok FM-ie, a potem miałem przyjemność Jacka poznać osobiście. Mieliśmy też przyjemność rozmawiać kilka razy. Dobrze nam się gadało, nadajemy na podobnych falach. Grzegorz Bobrowicz ze swoim albumem Uroczyska. Niesamowity facet z bardzo fajnym podejściem do fotografowania, do filmowania, w ogóle do obcowania z przyrodą. To on przecież tak mocno lansował to, żeby poznawać lokalną przyrodę. Niekoniecznie jeździć gdzieś daleko, ale naprawdę eksplorować, poznawać to, co mamy za płotem. Bardzo fajnym dla mnie odcinkiem był odcinek z pszczelarzami, z Martą i Tomkiem z Warmii. Nie ukrywam, że to też trochę przez pryzmat tego, że są dla mnie wzorem takiej fajnej, ekologicznej współpracy z pszczołami. Rolnicy, którzy są mocno ukierunkowani na te walory przyrodnicze. A druga sprawa, że no to jest jedno też z moich marzeń. Bycie pszczelarzem to wielkie słowo, ale no mieć chociaż ze 3-4 ule pewnie. Myślałem o 2, ale już teraz zacząłem się uczyć i wiem, że 2 to niebezpiecznie mało. Zapisałem się do szkoły, także zaczynam swoją przygodę z pszczelarstwem i tutaj Marta i Tomek fajnie się wstrzelili i to była rozmowa ważna. Mikołaj Arndt opowiadał o swojej rowerowej wyprawie fotograficznej dookoła Bałtyku, czy też bardziej po Skandynawii. Mikołaja bardzo cenię za etyczne podejście i za to, że naprawdę potrafi fajnie pogodzić przygodę i przyrodę, obcowanie z tą przyrodą. Mikołaja znałem nie osobiście, ale znałem wcześniej z różnych chociażby festiwali Związku Polskich Fotografów Przyrody, gdzie też miał okazję coś pokazywać, opowiadać. Także gdzieś tam już wcześniej trafił do mojego notatnika. Michał Adamowicz, niesamowita robota przy filmie Kochut. No, Michał zaimponował mi tym, że naprawdę zbierał te materiały podczas swoich badań, filmował, opowiadał do tego ciekawie, napisał muzykę, no niesamowita rzecz. Ania Maziuk ze swoją książką o wilkach, ale też z takim bardzo fajnym podejściem do przyrody, do jej ochrony, ale też do propagowania takiego zdrowego, fajnego podejścia, ale też walki z wszelkimi patologiami typu kusownictwo, typu nieskuteczne prawo i tak dalej, i tak dalej. Potem był odcinek z Bartkiem Pirgą. Super sprawa, no Bartek taka postać, można pozazdrościć, facet ma robotę, śmiga po Bieszczadach, bada duże drapieżniki, no to po prostu niesamowita rzecz. Grzesiek Ciechomski, rolnik ekologiczny, niedawno odcinek 91, opowiadał o tym, w jaki sposób możemy, nie szkodząc ziemi i będąc jakby w 100% eko, prowadzić swój, czy to mały ogródek, czy to większy ogród, czy wreszcie sad, w którym pielęgnuje bardzo stare gatunki drzew owocowych, jabłonie, grusze, śliwy, no i konkretne odmiany, które wynajduje, gdzieś sprowadza do siebie. Bardzo ciekawa postać, duża wiedza, bardzo wartościowy rozmówca. Ania Zalewska. Długo szukałem osoby, z którą będę mógł porozmawiać o minimalizmie, ale też takim nie wynikającym z jakiegoś trendu czy mody, ale takim naprawdę gdzieś głęboko zakorzenionym, życiowym i zdrowym podejściu do minimalizmu. No i Ania się trafiła. To była dla mnie super historia. Oczywiście były też odcinki, tak jak powiedziałem, z tymi, którzy gdzieś tam wcześniej już zrobili dużo i zaistnieli. Marcin Kostrzyński, no
jeżeli rozmowa o fotopułapkach i filmowaniu, to tylko on. A z tych, których odkrywałem poniekąd, to chociażby Agnieszka Florczyk. Kiedy pisałem do Agnieszki, to po prostu nieśmiała dziewczyna fotografująca, fantastycznie fotografująca żurawie, odpisała, że nie bardzo, bo się wstydzi, bo to, bo tamto. To już był jakiś tam etap, kiedy robiła swoją wystawę, ale nie była, chyba mam wrażenie, nie była wtedy jeszcze tak szerzej znana, nie miała tych wszystkich tytułów z różnych konkursów, nie zasłynęła też wystawami, albumem wreszcie wydanym wspólnie z Michałem Zygmuntem. I to było moje kolejne odkrycie. Facet, który po prostu siedzi w świecie dźwięków i opowiada o tym, jak bogaty jest ten świat dźwięków, jak niesamowicie złożone są te pejzaże dźwiękowe. Do tego Michał, który jest muzykiem, kompozytorem, dokłada swoją bardzo taką subtelną muzykę, wplata w to, czy to głosy ptaków, czy odgłosy rzeki, z którą jest bardzo mocno związany. No to były historie, które gdzieś tam otwierały mi oczy właśnie na zupełnie inne, takie trochę nieznane mi przyrodnicze tematy czy kwestie. Także takie najważniejsze dla mnie odcinki to na pewno tutaj, no może nie top 10, ale chyba taka 12, to 24 Michał Zygmunt w świecie dźwięków, 29 Jarek Sieracki, który opowiadał o drzewach. Bardzo fajna rozmowa, ciekawa, też uświadamiająca nam trochę, jak niewiele o tych drzewach wiemy, jak często ich nie zauważamy, a to przecież takie wielkie organizmy, nie? I mamy je w zasadzie wszędzie na wyciągnięcie ręki. 040 Piotrek Hara, 43 Jacek Karczewski o takich wielkich jesiennych spektaklach, zlotowiskach gęsi i tak dalej. 58 odcinek Grzegorz Bobrowicz o uroczyskach Polski w swoim albumie. 61. Pszczelarze Marta i Tomek. 67. Mikołaj Arndt o wyprawie właśnie tej rowerowo-fotograficznej po Skandynawii. Michał Adamowicz z Kochutem, Dzietrzewiami w 75. Ania Maziuk, 77. 81. Bartek Pierga. 91. Grzegorz Ciechomski i 95. Anna Zalewska. Ale to takie naprawdę odcinki wybrane trochę na siłę, bo w każdym było coś ciekawego. Każdy rozmówca na swój sposób inny, ciekawy, badający gdzieś jakiś inny albo zachwycający się innym kawałkiem przestrzeni przyrodniczej. Wszystko dla mnie ciekawe, nowe, pouczające. No ale tutaj tak chciałbym zaznaczyć, że te były dla mnie ważne po prostu jeszcze z innych względów. A jeśli chodzi już o takie czysto statystyczne ujęcie, to odcinki, które wam się najbardziej podobały, których słuchaliście najczęściej i wywoływały też jakby najwięcej waszych reakcji, no to odcinek 21 z Marcinem Kostrzyńskim, odcinek 81 z Bartkiem Pirgą. Marcin Kostrzyński to odcinek, do którego najczęściej zaglądaliście na YouTubie, chociaż oczywiście jest to tylko odcinek audio, a 81 odcinek z Bartkiem Pirgą to odcinek, którego najczęściej słuchaliście na Spotify. 22 Agnieszka Florczyk, 77 Ania Maziuk, 94 Tomek Przybyliński, świeża sprawa, Tomek opowiadający o bielikach w tym odcinku. Doskonale jak burza poszedł w eter tenże odcinek. Mikołaj Arndt wspomniany, 67. Grzesiek Bobrowicz, 58. Łukasz Superga na swoich solo wędrówkach, 32 odcinek. Michał Adamowicz o Dzietrzewiach, 75. 55 Rafał Rufus Wierzbicki, niesamowity gość, facet, który podróżuje tak jak podróżowali kiedyś ludzie na przełomie XIX-XX wieku. Zdobywa odzież z epoki, czy buduje łódkę na wzór dawnych łodzi, zupełnie bez baterii, bez akumulatorów, bez prądu, nie używając plastiku. Odbywa niesamowite podróże, o których też pisze w swoich książkach. Także Rafał Rufus Wierzbicki, odcinek 55. No i o dziwo odcinek 90, mój odcinek solo, w którym opowiadałem o tym, jak zorganizować sobie wyjazd przyrodniczy, taki krótki wypad na przykładzie naszego zimowego wypadu do Puszczy Białowieskiej. No to tutaj ta dwunastka wykręciła największe liczby, osiągnęła największe wyniki słuchalności. Chyba wypadałoby powiedzieć, jak się zaczęła ta moja przygoda z podcastingiem, jakie były inspiracje. No przypadło to na czas, w którym trochę zwolniłem, jeżeli chodzi o fotografowanie. Już tak nie goniłem z aparatem, nie biegałem w teren i jakby gdzieś ta wewnętrzna taka potrzeba fotografowania, no gdzieś to wszystko wyhamowało. A zacząłem zwracać uwagę na to, że fotografujących przybywa i nie zawsze podobało mi się to, w jaki sposób inni to robili, więc postanowiłem, żeby może przybliżyć poprzez opowieści podcastowe świat takiej czystej, etycznej fotografii przyrodniczej. W zasadzie takie było założenie. Natomiast potem pewna ewolucja tego podcastu, zmiana w tematach, treści, no i ogólnie wjechała szeroko przyroda. Ludzie, którzy ją chronią, którzy nam ją tłumaczą, przybliżają, pozwalają zrozumieć. Ale też przecież wiecie, że były tematy takie niebezpośrednio powiązane
przyroda, a religie na przykład na przestrzeni czasu, chociażby coś takiego. Aktywność fizyczna na tak zwanym świeżym powietrzu, taki odcinek też był. Także no, starałem się wplatać różne rozmaite historie. No i właśnie, uzbierało się 100 odcinków o bardzo zróżnicowanej treści. Plany na przyszłość? Trudno powiedzieć. Chodzą mi po głowie rozmaite pomysły, ale potem jak przychodzi do realizacji, to albo jakieś wahanie, albo coś nie wypali, albo coś gdzieś nie zaskoczy i nie idzie, więc chyba nie będę tu specjalnie się rozwodził. Czy będą jakieś nowe historie? No będę szukał, jak zwykle, odskoczni i tematów, które mam nadzieję będą was interesować, a nie zawsze będą powiązane bezpośrednio z samą przyrodą, często też z naszą wewnętrzną naturą, bo na to też jest trochę ciśnienie w tym podcaście. Jak jesteśmy skonstruowani i o tym, że trochę gdzieś na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nas od tej przyrody odcięło ten nasz pęd cywilizacyjny i że fajnie jest poszukać w sobie tych korzeni i trochę do nich wrócić, troszkę wyhamować, troszkę inaczej patrzeć, troszkę inaczej słuchać, więc starał się będę dalej tego typu treści również publikować. Czy prowadzenie podcastu w ogóle zmieniło coś w moim życiu? Na pewno tak. Postykając się z niesamowitymi ludźmi, którzy świetnie opowiadają o tym, co robią, o ich jakiejś przyrodniczej filozofii bycia. No oni po prostu tym zarażają, także zaczynam patrzeć szerzej, dotykać pewnych przestrzeni, których wcześniej w ogóle nie widziałem albo nie doceniałem zwyczajnie. Więc na tej zasadzie od moich gości też uczę się i jest to bardzo inspirujące. Pod tym względem mógłbym powiedzieć, że to chyba to, co dla mnie najważniejsze. W tym podsumowaniu musi być też miejsce na podziękowania dla was wszystkich, którzy słuchacie, po prostu, bo bez was by tutaj się nic nie zadziało, spaliłbym się na starcie i byłoby pozamiatane. Natomiast widząc te statystyki, które cały czas rosły, no to pozwalało mi robić to dalej, dawało pewną energię, ale też jest to dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do, w moich oczach, oczywiście w moim rozumieniu, pewnego sukcesu tego podcastu. To moi goście, to moi słuchacze, no ale też moi sponsorzy, w cudzysłowie, to moi patroni oczywiście. Około 30 osób przewinęło się gdzieś tam przez patronat na Patronite. Do tego doszło drugie tyle ludzi, którzy wspierali mnie jako fundatorki, fundatorzy wirtualnej kawy. Wszystkim wam przy tej okazji bardzo, bardzo dziękuję. No a jeśli chodzi o subskrypcję, no to niedługo może dobijemy do 2000 na Spotify, 1500 w YouTubie. No myślę, że gdzieś tam te 3500 subskrybentów to jest dla mnie bardzo fajna liczba. Wiem, że ktoś jest, że ktoś czeka na nowe odcinki, słucha, komentuję, nawiązuję do nich również w swoich treściach. Raz jeszcze wszystkim wam za to bardzo dziękuję. No może trochę o stronie technicznej opowiem, bo wiem, że to jest też dla niektórych z was bardzo ciekawe, czyli jak wyglądają przygotowania do zrobienia odcinka, czy sam proces nagrywania, czy potem edycja danego odcinka, wstępy, zakończenia, zgrywanie tego, montowanie, wreszcie wybór platform do opublikowania, skromnego reklamowania tych treści, to wszystko się dzieje. No i interakcja z wami słuchaczami, czyli jakiś odzew, komentarze, maile, recenzje. Generalnie każda interakcja jest fajna. Nie ukrywam, że raczej te wszystkie zwrotki, które od was dostaję, są pozytywne, więc jest mi zawsze miło, gdy się odzywacie. Fajnie, że zaczęliście też pisać do mnie różnego rodzaju pytania, czy prośby o to, żeby na przykład pomóc we wskazaniu jakichś konkretnych miejsc podczas planowanego wyjazdu tu i tu. Jeżeli mogę, zawsze chętnie podpowiem. No trochę ten nasz kraj od tej strony przyrodniczej zjeździłem, więc jeżeli wiem i mogę, chętnie się podzielę, napiszę, co gdzie warto zobaczyć, ewentualnie kiedy warto zobaczyć, czy na co zwrócić gdzie uwagę. Więc tutaj to jest bardzo też dla mnie miłe. No a jeżeli chodzi o tą podcastową kuchnię, no jak powstaje odcinek? Wy słyszycie zwykle tam godzinę, godzinę 30, czasami troszkę dłużej. Efekt końcowy. Natomiast no oczywiście musi pojawić się pomysł na odcinek, czyli albo gość, albo konkretny temat. No i albo jest jakaś ciekawa osoba, którą gdzieś wyłowię. Tak było na przykład z wspomnianą Agnieszką Florczyk. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze Agnieszka nie miała takich zasięgów jak dzisiaj, nie była tak utytułowaną fotografką rozpoznawalną. Nieśmiała dziewczyna, która gdzieś tam broniła się przez chwilę przed tym, żeby o sobie opowiedzieć i o tym swoim podejściu do fotografowania. Więc albo trafiłem na kogoś takiego i chciałem z taką osobą porozmawiać, żeby troszeczkę od niej wyciągnąć informacje o tym, jak ona postrzega te swoje relacje z przyrodą, czy właśnie trochę w warsztacie fotograficznym, więc to były tego typu historie.
historię. No albo był to ktoś, kto od dawna mnie już inspirował, kogo podziwiałem, jak wspomniany chociażby Piotrek Hara, czy Katarzyna Gubrynowicz. Z Kasią też bardzo fajnie mi się rozmawia, bo no wydaje mi się, że Kasia też ma taką fajną filozofię obcowania z przyrodą. No i patrzenia przez pryzmat aparatu oczywiście przy okazji, więc tego typu goście to jakby już sami z siebie robili robotę, że są i że zgadzali się, przyjmowali zaproszenia. No albo pojawiał się jakiś ciekawy temat i do tego tematu szukałem rozmówcy. No tak długo było chociażby z minimalizmem, o tym wspominałem wcześniej. Starałem się też nie dublować rozmów. Jeżeli ktoś promował książkę i pojawiał się w różnych mediach, no to nawet jeżeli zależało mi na rozmowie z takim gościem, to próbowałem inaczej trochę skomponować zestaw pytań, zagadnień do takiej rozmowy, żeby wyciągnąć coś innego. Ja też często kładę nacisk na tą wewnętrzną naszą stronę, naturę, więc albo szedłem w tę stronę, albo szukałem dalej do skutku. No jeżeli wytypowałem gościa, to wysyłałem zaproszenie, pisząc w kilku słowach, kim jestem, co to za podcast, na czym to polega, jak technicznie wygląda sama kwestia nagrania odcinka. Gdy gość przyjmował zaproszenie, ustalaliśmy termin, godzinę. Czasami jakoś tam hasłowo wysyłam zagadnienia do rozmowy. No i do takiej rozmowy również muszę się zawsze przygotować, więc przygotowuję sobie notatki, trochę zgłębiam wiedzę w danej materii, żeby też no, nie być całkiem zielonym w jakimś temacie, no ale też oczywiście szukam informacji o gościach, bo no, dobrze jest cokolwiek wiedzieć o nich szerzej niż jakiś tam jeden wyjęty temat z kontekstu. Potem umawiamy się i nagrywamy. Korzystam z takiej platformy Zencastr. Jeżeli ktoś ma problemy jakieś techniczne, które w jakimś sensie też utrudniają czy uniemożliwiają nagrywanie poprzez Zencastr, Zencastr jest dobry, bo dwie ścieżki nagrywają się po dwóch stronach. Ścieżka gościa jest rejestrowana po jego stronie, moja po mojej. Pobieram potem obie, sklejam je w jedno. Jest dużo lepsza jakość niż przez Skype, ale Skype ratuje życie, kiedy z Zencastrem są jakieś problemy, na przykład po stronie gościa. No i Skype przeważnie trochę gorsza jakość, ale bywa bardziej niezawodny. I tak to się odbywa, czyli jestem przy biurku, komputerze, mam otwarty konspekt tej rozmowy. Oczywiście jest wyciszenie, zamykam się w pokoju, kilka gąbek rozkładam, które mają zadanie nie odbijać, tłumić rozchodzenie dźwięku. Przygotowuję sobie mikrofon, słuchawki, małą kawkę, szklankę wody i można działać. Bardzo często jest też tak, że rozmowa żyje swoim życiem i na przykład zagadnienia gdzieś tam wcześniej wypisane no wcale nie są jakby taką osią tej rozmowy, tylko rozmowa płynie. Po prostu dobrze nam się rozmawia z gościem i ta rozmowa po prostu właśnie żyje swoim życiem. No po rozmowie muszę znaleźć czas na edycję nagrania. I z jednej strony można byłoby pewnie puszczać to nagranie tak, jak na żywo jest zarejestrowane. Natomiast no, nie ukrywajmy, czasami jest tak, że ktoś mówi bardzo ciekawe rzeczy, ale zdarza mu się mówić w sposób taki nieczysty. Jest dużo jest dużo jakiegoś zastanawiania w trakcie, zacinania i tak dalej, więc tego typu rzeczy myślę nie pomagają w odsłuchu, więc otwieram sobie aplikację Audacity darmową, w której w jakimś tam sensie już doszedłem do pewnej biegłości i taką rozmowę, takie nagranie czyszczę po prostu. Koryguję też dźwięk, jeśli mogę, to usuwam szumy, reguluję głośność. Tak to mniej więcej wygląda. No tutaj też wspomniane historie typu pies, który się rozszczeka nagle, czy u gościa coś się dzieje, czy nie wiem, wchodzi jego dziecko do pokoju, w którym gość rozmawia, coś tam się dzieje w tle, więc takie sytuacje trzeba po prostu usuwać, poczyścić, posklejać. Natomiast nigdy nie manipuluję, absolutnie. No wiecie, nie pracuję też w takiej materii, w której byłaby jakakolwiek pokusa do tego, żeby coś tam gdzieś gmerać, więc absolutnie nie na tym polega edycja. To jest tylko i wyłącznie czyszczenie i sprawienie, żeby rozmowa była no, łatwa do słuchania, żeby słuchało się tego trochę przyjemniej, również od strony technicznej. Jak już mam takie wyczyszczone nagranie rozmowy, no to muszę do tego dograć wstęp i podsumowanie, czyli wszystko to, co w odcinku słyszycie poza konkretną rozmową z gościem, więc to nagranie znowu Audacity, znowu w kilku słowach staram się zamknąć wstęp i potem podsumowanie. Tam są też aktualności, tam są też rekomendacje, to jest właśnie ta działka. To nagranie też sobie muszę wyedytować i lekko wyczyścić, bo też czasami się zacinam albo gdzieś zaplączę język. I wtedy mam dwa takie pliki, w jednym jest rozmowa, w drugim jest tak zwana dogrywka.
No i przychodzi czas na montaż. Tutaj korzystam z systemowego rozwiązania Apple'a. Pozwala po prostu kleić ścieżki i montować to wszystko razem. Nazywa się ta aplikacja GarageBand. Jest bardzo prosta, bardzo wygodna też w użyciu. No i nie jest płatna. To też jest dla mnie rzecz istotna. Także tutaj z tych technikaliów, no to w zasadzie Zencastr to jest subskrypcja, natomiast Skype darmowy, Audacity darmowy i GarageBand jest też darmowy. No to jest zestawienie kilku ścieżek, doklejenie tam intra, muzyki, czasami jakiegoś tła, gdzie słyszycie ćwierkające ptaki albo jakieś inne historie. No to wszystko dzieje się na poziomie montażu w aplikacji GarageBand, gdzie te historie są sklejane. W nawiązaniu do tego odcinka myślę, że puszczę też niedługo króciutki filmik na YouTubie, w którym pokażę takich kilka historii zarejestrowanych gdzieś tam z mojego ekranu, kiedy pracuję, żebyście mogli zobaczyć to na własne oczy, jak wygląda takie rejestrowanie, czy edycja w Audacity, czy właśnie montowanie w GarageBand, to pewnie parę dni po publikacji tego odcinka. No i jeżeli mamy już montaż, to zestawienie ścieżek, intra, muzyki, tła i tak dalej, no to eksportuję sobie gotowy plik, wtedy już w formacie MP3 o odpowiednich parametrach, gotowy do publikacji. No ale przychodzi jeszcze czas na montaż do serwisu YouTube, gdzie po prostu do obrazka, który jest okładką danego odcinka, dokładam plik audio, wszystko to razem eksportuję jako plik filmowy i umieszczam na YouTube. Natomiast równolegle musi powstać wpis na blogu, czyli na stronie danego odcinka. Gotowy odcinek audio, plik MP3, wgrywam na platformę Spotify. Jest taka platforma Spotify for Podcasters. Tam można zamieścić, opisać już bezpośrednio na Spotify, jak ten odcinek finalnie będzie tam wyglądał. Stamtąd też pobieram link do odtwarzacza Spotify, który zamieszczam na stronie odcinka na moim blogu WordPressowym. Tam listuję też odnośniki do osób czy treści, które pojawiają się w rozmowie tam, w sensie na tym blogowym odcinku, na tej stronie danego odcinka. O, może tak powinienem powiedzieć. Jeżeli ta strona jest gotowa, to równolegle pojawia się plik na Spotify, czyli ten odcinek już wy wtedy możecie zobaczyć. Pojawia się strona odcinka na moim blogu michalstanecki.com. Tam jest też mini odtwarzacz nawiązujący do Spotify, pozwalający słuchać. I publikuję odcinek również na portalu YouTube. Zamieszczam linki na Facebooku, na Instagramie, żeby ten odcinek trochę promować. Ale tu powiem jeszcze, że ten mechanizm jest o tyle fajny, że Spotify, na którym zamieszczam ten źródłowy odcinek, to serwis Spotify sam rozsyła go do innych platform. Między innymi do Empik Go, czy do Google Podcast, czy jeszcze do innych, Apple Podcast, do innych platform, na których możecie sobie odsłuchiwać. Wspomniałem o promocji. Te moje promocje odcinków, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy Instagramie, to są takie bardzo skromne, bo też takimi tylko budżetami dysponuję, ale doceniam to, co mam i czasami taka promocja za 20 zł odcinka pomaga dotrzeć do szerszej liczby odbiorców, 20-30. Tu ciekawostką była historia z Anią Zalewską, odcinek o minimalizmie. W jakiś absurdalny sposób YouTube zablokował promocję tego odcinka. Doszukiwał się tam jakichś treści politycznych, coś, jakieś grubsze nieporozumienie, więc odcinek nie był promowany, a wykręcił niesamowite liczby. No już potem tego nie wiem, jak sprawdzić, ale gdyby się okazało, że ta lekka promocja jeszcze by do tego doszła, to faktycznie Ania zrobiłaby jeszcze większą furorę z tym swoim minimalizmem, o którym tak fajnie i nienachalnie opowiadała. To taka też techniczna ciekawostka. Zdarzały się problemy techniczne. Czasami było tak, że zaczynaliśmy z kimś trzy razy i trzy razy nam zrywało połączenie, gdy nagrywaliśmy zdalnie, a w zasadzie większość odcinków powstała zdalnie. Zaczęło się w czasie pandemii i potem już jakoś tak. No nie ukrywam też, że jest to dosyć wygodne, choć niestety wiąże się właśnie z tym stresem, powiedzmy, związanym z tym, czy będzie to dobra jakość do słuchania takiej rozmowy. Ale zdarzały się problemy. W odcinku, w którym rozmawialiśmy o Parku Narodowym Sarek, nie nagrała się część ścieżki Tomka. Musieliśmy spotkać się online drugi raz. Zadawałem już wtedy konkretne pytania. Tomek udzielał odpowiedzi, a ja potem długo w pocie czoła musiałem to wszystko montować razem, wklejając te dograne odpowiedzi w miejsce tych oryginalnych, których nie było. W których miejscu była cisza. Także było trochę dłubania, były trochę problemy
tej natury. No najczęściej to też niestabilny internet, albo były problemy ze Skype'em. No raz też, naprawdę do dzisiaj nie wiem jak to możliwe, ale źle zanotowałem umówiony, ustalony termin z gościem. To była rozmowa z Arkiem Pałasińskim. Pamiętam, że wtedy to po prostu było mi wstyd. To uznałem, że to był duży obciach i bardzo nieprofesjonalne działanie, bo mój gość gdzieś tam znalazł w swoim napiętym grafiku dziurę, żeby wrzucić tam możliwość rozmowy ze mną i ja ten termin przegapiłem. A tylko z tego powodu, że po prostu w kalendarzu wpisałem to chyba o tydzień później, więc to był obciach. Ale Arek się nie pogniewał. Nagraliśmy rozmowę, która niedawno też była emitowana. Takie rzeczy też się zdarzały. No i to, co takie dosyć bolesne dla mnie, to historie, gdy zapraszany gość przyjmuje zaproszenie, ale potem się kontakt urywa. No, mam takich gości, którzy są w notatniku w zasadzie od początku podcastu, mocne nazwiska, wielcy przyrodnicy. Po kilka razy już wyrażali zgodę i chęć udziału w podcaście, ale potem gdzieś te nasze ścieżki się rozchodziły, kontakt był, znaczy w zasadzie kontaktu nie udawało się nawiązać i nie dochodziły te nagrania do skutku. No to takie dla mnie rzeczy bolesne. No i też kilka osób odmówiło przyjęcia zaproszenia, zwykle z powodu braku czasu po prostu. Często dotyczyło to akurat osób, które mają, mogę tak powiedzieć, nie mam tu nic złego na myśli, ale mają swoje 5 minut, czyli albo gdzieś wypłynęły mocno w mediach, albo złapały jakąś popularność, duże zasięgi i z racji tego nie miały czasu i już nie chciały sobie zawracać głowy dodatkowo podcastem. Natomiast naprawdę tam 99% przypadków to zaproszenia przyjęte. Jest mi wtedy zawsze bardzo miło, gdy ktoś mówi: tak, wiem, znam, słucham tego podcastu, ekstra sprawa, pewnie z przyjemnością z tobą pogadam. Takie rzeczy się zdarzają bardzo często i to jest niesamowita frajda. No sprawia mi to radość i oczywiście to też daje jakieś tam paliwo do dalszej pracy. Kilka razy zdarzyło się, że ktoś komuś rekomendował, podsyłał, proponował gościa, albo jeden gość wspominał o innym i w ten sposób też udawało się dotrzeć do kolejnych osób, więc także tutaj naprawdę sprawa mocno, mocno złożona. No i na koniec, jeżeli już mówimy o tej kuchni podcastowej, czas. Czas jest tutaj kwestią, która robi największą różnicę, bo jeżeli tego czasu jest mniej, z racji moich innych życiowych obowiązków, jak wiecie, podcast to nie jest moja praca zawodowa, no nie zawsze się da, nie zawsze się zmieści całe to działanie, które opisałem na przestrzeni tych 2 tygodni między publikacją jednego a drugiego odcinka. Dlatego po tym kryzysie, gdzie się trochę zarżnąłem, gdzieś tam na poziomie 80 któregoś odcinka i była przerwa kilkumiesięczna, potem wróciłem z takim mocnym postanowieniem, że nie będzie na sztywno, nie będzie w równych odstępach. Wiem, że nie wszystkim się to może podobać, bo jednak te wieczory piątkowe gdzieś tam w kalendarzach wielu z was były zaznaczone pewnie kółeczkiem, że spotkania z przyrodą. Teraz nie zawsze są to piątki, nie zawsze co drugi, ale cóż, to jest dla mojej jakiejś tam higieny psychicznej, żeby też się nie spinać i mieć pewną elastyczność, więc czasami to może być tydzień, 2 albo 3, inaczej się nie da. Tak, albo wcale, powiedziałbym nawet w ten sposób. Więc tak to mniej więcej wygląda. No podobnie będzie w tym sezonie, również myślę, że jeszcze w czerwcu będę nagrywał i publikował, może jeszcze nawet w lipcu, ale już sierpień, wrzesień na pewno będzie przerwa i jakiś reset i jakiś odpoczynek, ale też na nowo szukanie inspiracji, zbieranie pomysłów. Dużo, dużo notatek. Mam chyba ze 2 notesy już dosyć grube zapisane, także to wszystko się dzieje. No to chyba tyle tej mojej spowiedzi. Tyle wam mogę opowiedzieć o tym, jak to wszystko wygląda od kuchni. W dalszym ciągu proszę o to, żebyście wspierali, podpowiadali ciekawe tematy, podpowiadali ciekawych gości, podsyłali jakieś propozycje rozmów, czy miejsc, o których na przykład warto jest opowiedzieć. Czasami też pewnych problemów, które gdzieś tam się zdarzają na styku człowiek-przyroda, które warto jest nagłośnić. Tematy książkowe są cały czas mocno aktualne. Tutaj też jestem otwarty na propozycje od was, na jakieś rekomendacje, które możecie podsyłać, żeby o czymś jeszcze wspominać. Na to wszystko jest miejsce i przestrzeń. No ale też dziękując wszystkim, którzy słuchają, jednocześnie, jak za każdym razem proszę, klikajcie, lajkujcie, serduszkujcie. No, tak to dzisiaj niestety od technicznej strony wygląda. Wszystkie te roboty, algorytmy, inne historie
no one są dosyć bezwzględne, one jakby rządzą się swoimi prawami i takie rzeczy mają znaczenie, czyli jakby nie wystarczy wysłuchać, trzeba jeszcze albo pochwalić, albo przesłać dalej, albo komuś tam gdzieś zarekomendować, udostępnić. Także no siłą rzeczy proszę Was o te działania, bo one na pewno pomogą w promocji podcastu, dalszej promocji i budowaniu jeszcze większej grupy słuchaczy. Myślę, że przyroda sama w sobie, jako treść taka medialna, zasługuje na to, żeby trafiać do większej liczby osób. Jeżeli te odcinki trafiają do 2, 3, 4 tysięcy, to jest fajnie, to jest super. Natomiast dlaczego nie do 10 tysięcy? Dlaczego tak ma być, że zawsze będzie to jakaś nisza? Pamiętajmy, w którą stronę zmierzamy jako ludzie i cywilizacja. I ta przyroda musi wychodzić na pierwszy plan, bo za lat parę albo paręnaście to tak naprawdę pewnie nie będziemy o niczym innym mówić, tylko o tym, co się dzieje w naszym świecie. Więc można by już dzisiaj, to bardziej w pozytywnym znaczeniu, o tej przyrodzie mówić i o niej słuchać, i ją promować, pozwalać kolejnym ją odkrywać, zauważać. To super ważne dla mnie, ale myślę, że też dla Was. Jeżeli jesteście związani z tym podcastem, to pewnie macie też podobną filozofię życia, bycia i relacji z przyrodą. Za wszystko Wam pięknie dziękuję, za to, że jesteście, że słuchacie, że wysłuchaliście również tego odcinka jubileuszowego. To dla mnie faktycznie jest jakieś święto, bardzo symboliczne oczywiście, ale jakaś tam okazja do świętowania i refleksji. Bardzo mi miło, cieszę się, że jesteście ze mną. Polecam podcast Michała Staneckiego Spotkania z przyrodą. To zawsze 100% pasji prowadzącego oraz jego wyśmienitych gości. Każdy fotografujący przyrodę znajdzie tu mnóstwo wartościowych informacji o naturze oraz o tym, jak w sposób etyczny i nieszkodliwy ją uwieczniać. Świetna audycja dla każdego miłośnika i fotografa przyrody. Polecam Michał Ludwiczak, blog fotografiaprzyrodnicza.pl. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia wkrótce w odcinku rozpoczynającym drugą setkę. Cześć!